nauki na temat asystentury. Tytuł dosyć kontrowersyjny i prowokacyjny. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Powiem o asystenturze rodziny z perspektywy badacza, ponieważ od 2009 roku zajmuję się badaniami dotyczącymi procesu rozwoju asystentury rodziny w naszym kraju, jak również z perspektywy asystentki rodziny, którą byłam. Tytuł dosyć kontrowersyjny, bo chciałabym Państwu przypomnieć ideę asystentury rodziny, która była na początku. Czasem, mam wrażenie, zapomnianą. Usłyszałam też kilka razy dzisiaj, że asystenci rodziny są ważną służbą społeczną i że wiele osób, moich przedmówców, pokłada w ich pracy wielkie nadzieje, więc może warto dołożyć właśnie starań, żeby ich praca była właściwie zorganizowana i żeby też byli do tej pracy w sposób właściwy przygotowywani. Asystent rodziny stał się nową służbą społeczną. Można powiedzieć, że pracuje w zespole, to też chciałabym podkreślić, wśród specjalistów już rozwiązujących problemy rodziny. Różne problemy, które przeżywa rodzina i różne trudności. Asystent rodziny ma wspierać rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, czyli ma podnieść właśnie te umiejętności, ale jak mamy w artykule 15 ustawy o wspieraniu rodziny, ma aż ponad 20 zadań, które ma do wykonania. I tam nie jest tylko wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Tam jest i doradztwo zawodowe, i pomoc psychologiczna, i praca socjalna, czyli różnego rodzaju rzeczy w różnych obszarach. Został powołany jako nowa służba społeczna, czyli być może po to, żeby pracował inaczej. Być może też po to, żeby nie popełniał błędów służb już do tej pory pracujących. Ale też pamiętajmy, że nie może pracować sam, że powinien pracować w zespole i systemowo. Nie na rzecz rodziny, nie dla rodziny, tylko razem z rodziną. Tutaj przypomnę pierwszą definicję asysty rodzinnej, jedną z pierwszych, bo pan Liciński, który znany jest w środowisku warszawskim, realizował asystenturę rodziny już pod koniec, można powiedzieć, XX wieku, na przełomie. Pamiętam też konferencję gdyńską z 2010 roku, kiedy pierwsze ośrodki pomocy społecznej zastanawiały się, kim ma być asystent dla rodziny, i tam dosyć mocno padało, że to ma być osoba wspierająca, że ma mieć czas na towarzyszenie rodzinie, na asystowanie, że nie ma być urzędnikiem i biurokratą, tylko bardziej służyć rodzinie i pracować na relacji partnerskiej. Asystent rodziny, czyli osoba, która pracuje krótkoterminowo, bo zwykle do 3 lat, nad usamodzielnieniem też rodziny, czyli też po to, żeby ta rodzina potem samodzielnie potrafiła rozwiązywać trudności życiowe, bo jak Państwo wiecie, nie da ich się rozwiązać całkowicie, tak? Każdego z nas spotykają różne kłopoty codzienne i chodzi o to, żeby członkowie rodziny, zwłaszcza rodzice, potrafili samodzielnie je w przyszłości rozwiązywać. Asystent rodziny ma pracować przede wszystkim w oparciu o perspektywę rodziny i na jej celach, ale łączyć też to z celami instytucjonalnymi, chociażby takimi, które wymaga nałożył na rodzinę sąd, tak? Czyli żeby rodzice też żyli zgodnie z normami prawnymi, społecznymi, i też ta służba społeczna, asystent rodziny, jakby odpowiada, tak, przed społeczeństwem, czyli jego praca ma mieć takie konsekwencje jakby pozytywnie społeczne. Asystent rodziny czasami jest uważany, myślę, za cudotwórcę, tak, że przyjdzie, popracuje 3 miesiące i wszystkie problemy rodziny zostaną rozwiązane. Nie jest to też możliwe, tak? Cele powinny być realne, czyli takie, które rodzina
jest w stanie też zrealizować. Do tego potrzeba też czasu, potrzeba towarzyszenia, potrzeba pracy nad każdym elementem, każdą fazą zmiany, od momentu, kiedy czasem rodzina nie widzi tych problemów, po towarzyszenie jej w takiej ambiwalencji, czy podjąć pracę nad zmianą, czy nie, poprzez planowanie tej zmiany, działanie, ale też, żeby asystent miał możliwość towarzyszenia rodziny w utrwalaniu, bo przecież nawroty też są jednym z etapów zmiany, które często, o czym zapominamy, tak? Wysyłamy asystenta na 3 miesiące, jakaś tam zmiana zaczyna kiełkować i ją zostawiamy. Oczywiście można uruchomić zmianę, ale kiedy jest wiele problemów, czasem to nie wystarczy. Asystowanie, podstawowa metoda asystenta rodziny, towarzyszenie, tak, w różnych czynnościach dnia codziennego, w wizytach w instytucjach, w różnych krytycznych sytuacjach, to co powiedziałam, w nawrotach, wymaga czasu, wymaga różnych organizacyjnych podstaw, takich, które wydają się banalne, ale których asystenci nie mają, typu bilet PKS-u czy bilet na tramwaj, żeby móc towarzyszyć rodzinie w różnych działaniach, jak również czas. Jeżdżąc po Polsce, mam czasami wrażenie, że inne służby społeczne i niestety kierownicy ośrodków pomocy społecznej utożsamiają rolę asystenta rodziny z rolą kuratora, tak? Wejdź bez zapowiedzi, sprawdź. Ostatnio zresztą ukazał się taki materiał w internecie, gdzie pewna kierowniczka cieszyła się, że ma asystenta, bo w końcu wie, które rodziny pracują na czarno, tak? Więc znowu mamy dylemat, które informacje asystent rodziny może ujawnić, a które jednak musi zachować w dyskrecji, ponieważ to są dane wrażliwe. Czy pracując na relacji, faktycznie mogę być jednocześnie interwentem i kontrolerem? W różnych miejscach w Polsce asystentura rodziny wygląda różnie. Czyli asystowanie to nie dyrektywne kierowanie, tak? Asystowanie to nie narzucanie wymagań, ograniczeń. Asystowanie to nie kontrolowanie. To nie wyręczanie również, bo wielu asystentów nie ma czasu i bez rodziny jeździ po urzędach i załatwia wiele spraw dla rodziny. Czyli można powiedzieć, że ich demoralizuje, tak? Że wyręcza, że uzależnia od pomocy. Czy ta idea, którą bardzo krótko Państwu przedstawiłam, jest realizowana w Polsce? W wielu ośrodkach pomocy społecznej, w wielu organizacjach pozarządowych, bo organizacje pozarządowe też realizują asystenturę rodziny. Tak, i na bardzo wysokim poziomie. Ja szkolę asystentów rodziny, jestem superwizorem, doradztwem. Są piękne programy, różne innowacje, typu na przykład diada asystencka, robiona przez organizację pozarządową, czyli mężczyzna z kobietą wchodzą w środowisko. W wielu miejscach to bardzo fajnie wygląda. Zazwyczaj jest to w miejscach, gdzie jest sprzyjający kierownik, gdzie ten kierownik robi szkolenia dla innych służb społecznych, gdzie dyrekcja jest sprzyjająca, gdzie jest właśnie ta praca w różnych innych strategicznych projektach realizowana przez różne resorty, gdzie jest to partnerstwo, gdzie dyrekcja udaje się do sądu, patrzę tu na pewnego pana dyrektora, który tak zrobił, i mówi sędziom, na czym polega rola asystenta rodziny, gdzie kuratorzy są zapraszani. Dlatego w materiałach macie Państwo ulotkę dla innych służb społecznych, którą przygotowałam. Ale również w gminnych ośrodkach pomocy społecznej są takie gminne ośrodki, gdzie kierownicy faktycznie jakby podejmują starania, żeby to wyglądało zgodnie z tą pierwotną ideą. Ale są ośrodki, gdzie niestety tak to nie wygląda, tak? Gdzie sam kierownik nie wie, na czym ma polegać asystentura rodziny, gdzie asystent rodziny, chcąc pracować zgodnie z tą ideą, na książkach, które opracowałam, na treściach metodycznych, jakby nie ma takiej możliwości, tak? Nie ma możliwości od strony organizacyjnej, ale też nie ma wsparcia w zespole. I takie ośrodki też są. I tak jak praca pracownika socjalnego już wygląda podobnie, tak? W różnych ośrodkach, to naprawdę praca asystenta rodziny jest od tego wspierającego po tego, można powiedzieć, drugiego kuratora.
cienie asysty rodzinnej, czyli co nie sprzyja temu modelowi, o którym opowiedziałam. Przede wszystkim zbyt duża liczba rodzin. Tam przejrzałam dzisiejsze postulowane przez Państwa zmiany. Kilka osób postuluje o zmniejszenie rodzin. Tam widziałam do 15. 15 i tak to jest za dużo. Jeżeli asystent rodziny ma asystować, jeżeli ma się spotykać z innymi służbami społecznymi, jeżeli ma towarzyszyć rodzinie w spotkaniach z innymi służbami społecznymi, jeżeli ma towarzyszyć rodzinie w różnych grupach roboczych, pracy z rodziną, nie sam jeździć do innych służb społecznych, nie załatwiać różne rzeczy za plecami rodziny, nie stosować technik manipulacyjnych, nie kontrolować, nie pracować na zasadzie zadaniowej, tak, że wpadnie do rodziny i mówi to, to i to macie zrobić, ja za 3 dni przyjdę i sprawdzę, co żeście zrobili, bo to nie jest asystowanie. Jeżeli tak ma być, to jest 10 rodzin maksymalnie. 5 myślę za dużo. Niektóre ośrodki pomocy społecznej trzymają ten standard 10 rodzin i faktycznie jest wtedy sens pracy. 8-10 rodzin. Nadmiar dokumentacji. W ustawie o wspieraniu rodziny mamy 3 dokumenty tak naprawdę, które ma robić asystent rodziny. Ośrodki tworzą całe tony dokumentacji, całkowicie niepotrzebnej. Już nie wiem, wywiady różne na diagnoza rodziny na 16 stron. Niepotrzebne to jest. Wystarczy naprawdę plan pracy z rodziną, tworzony z rodziną, sprawozdanie raz na pół roku. Jak ktoś bardzo chce, to karta pracy asystenta rodziny z rodziną lub karta czasu pracy, chociaż też podobno nie jest to potrzebne zgodnie z kodeksem pracy. I to są naprawdę podstawowe dokumenty. Natomiast jest ich za dużo i znowu mamy tak, że asystent rodziny 10 minut pracuje z rodziną, a potem pół godziny opisuje w notatce służbowej to, o czym rozmawiał z rodziną. Tak? Czyli znów mamy tą samą sytuację, co w przypadku pracownika socjalnego. W niektórych miejscach masz brak możliwości organizacyjnych pracy. Chociażby warto wspomnieć o zadaniowym czasie pracy. Dobrze, bo asystent rodziny ma mieć możliwość spotykania się również z pracującymi członkami rodziny czy z dziećmi. Natomiast umowa zlecenie, która wytwarza niskie zarobki asystenta rodziny, finansowanie projektowe lub finansowanie właśnie z dotacji ministerstwa, które powstrzymuje też asystentów przed ciągłością pracy. Dotacja przychodzi na początku marca, na kilka miesięcy, potem znowu jest dosyć duży czas, kiedy ten asystent rodziny zawiesza swoją pracę. Jakby to nie służy asystentom. Oprócz tego braki środków na szkolenia. Asystenci rodziny w niektórych miejscach nie są szkoleni przed tym, żeby być asystentem rodziny, jak i w trakcie swojej pracy. Niestety w ustawie o wspieraniu rodziny nie ma zapisu o superwizji dla asystentów rodziny i myślę, że to też jest ważna poprawka do tej ustawy. Trochę zamieszania zrobił artykuł 11 ustawy o pomocy społecznej, kiedy pracownik socjalny ma możliwość zabrać, wstrzymać, ograniczać świadczenia z pomocy społecznej za brak współpracy z asystentem rodziny. To spowodowało taką sytuację, że rodziny, że asysta rodzinna nie jest na zasadzie dobrowolności, że nie pracuje się miękkimi metodami motywacji do zmiany, tylko odwrotnie, że pracuje się, zmusza się rodziny do tego, żeby zgodziły się na asystentów rodziny. Jakie będą warunki sprzyjające do rozwoju asystentury rodziny? Myślę, że popularyzacja teorii, bo ta teoria już jest. Sama wykonałam dużo pracy, jak również moje koleżanki, chociażby warto wspomnieć Małgosię Szpuner z Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest dużo książek również dostępnych, czy w bibliotekach, czy na stronie Asystent Rodziny Info do pobrania, które kilka książek powstało dzięki pracy Gdyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I te treści teoretyczne są, jak asystent rodziny ma pracować, tylko warto, żebyście Państwo jako dyrektorzy placówek jakby popularyzowali też te książki, żeby wasi asystenci rodziny mieli do nich dostęp i sami te książki czytali jako dyrektorzy, żeby wiedzieć, czym asystent rodziny powinien się zajmować. Kolejna rzecz. To, co mówiłam, przeznaczenie na asystę rodzinne takich stałych też środków finansowych. Gminy
na razie jest to różnie w gminach, tak? Jedne przeznaczają te środki, drugie tych środków nie mają, czekają na środki centralne. Ujednolicenie i podniesienie do poziomu godnego, tak, pensji asystenta rodziny, z tego względu, że asystenci rodziny mają tendencję do łączenia swoich zadań, tak, czyli do południa są pracownikami socjalnymi, po południu są asystentami w innej gminie, do południa są asystentami, po południu kuratorami zawodowymi. To nie sprzyja tożsamości rozwoju tego zawodu. Tu ma być odpowiedni warsztat, odpowiednie cechy zawodowe. Nie można łączyć kurateli z asystą rodzinną. Zmiany, to już mówiłam, w przepisach prawa, tak, zmniejszenie ilości, stosunek pracy, a nie umowa zlecenie. Następna rzecz, dokumenty. Asystenci rodziny na zlocie asystentów rodziny co prawda mówili, że niepotrzebne jest rozporządzenie, ale oni to mówili z perspektywy asystentów rodziny z doświadczeniem. Ja wiem, że myślę, że takie rozporządzenie powinno być, żeby ujednolicić też te dokumenty, żeby ich nie było zbyt dużo, żeby też nie było chaosu w tym, co jest, bo chaos jest bardzo duży. I też rozporządzenie, które nada pewne standardy organizacyjne pracy asystentom rodziny. Kolejna rzecz, wykształcenie asystenta rodziny. Temat bardzo konfrontacyjny, znaczy po prostu gdzie nie możemy dojść tak do jednej tutaj zgodności. Na zlocie asystentów rodziny jednak było takie stanowisko i od strony naukowców, i od strony realizatorów tej usługi, żeby to było wyższe specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie w pracy. Tu wiele jest jakby argumentów za temu stanowisku. Podstawowym argumentem jest ten 15 artykuł ustawy o wspieraniu rodziny, gdzie tych zadań asystent rodziny ma naprawdę dużo, że osoba ze średnim wykształceniem nie poradzi sobie z tymi wieloma zadaniami. Może sobie nie poradzić, że czasem ona nie będzie wiedziała, w którym momencie trzeba zaproponować rodzinie inną formę pracy niż asysta rodziny. Gdzie osoba, jeżeli jest ze średnim wykształceniem, nie służy średnie wykształcenie prestiżu też temu zawodowi, tak? Że asystent rodziny jest gdzieś niżej traktowany w pozycji zawodów społecznych, że jego zdanie na różnych zespołach nie jest uznawane na tym samym poziomie, co zdanie już służb społecznych długo będących w systemie pomocy społecznej. Tych argumentów naprawdę padło wiele i myślę, że też warto się temu przyjrzeć. To, co powiedziałam, superwizja, szkolenia, to są podstawowe też rzeczy. Myślę, że na ten temat powinny powstawać też dalsze badania nad kulturą właśnie tworzenia się zawodu, nad tworzeniem się kultury profesjonalizacji tego zawodu. To już należy do nas naukowców, ale też myślę, że takie spotkania jak tutaj dzisiaj też są podstawą właśnie do dyskusji. Następny zlot asystentów rodziny prawdopodobnie będzie w Białymstoku. Ja zapraszam też Państwa do udziału, również kierownikom. Kierowników też zwykle takie specjalne spotkanie mamy dla kierowników. A te postulaty, które powstały po ostatnim zlocie, ja za moment Pani Przewodniczącej przekażę, bo niestety nie znalazły się w materiałach, które Państwo macie. Dziękuję pięknie za uwagę. Bardzo dziękujemy za bardzo konkretne wystąpienie. Mam nadzieję, że pani doktor się da namówić, żeby być częścią tak zwanego ciała społecznego przy pracach komisji i służyć swoją wiedzą wynikami badań i wiedzą też bezpośrednio ze zlotów asystentów. Teraz zapraszam znowu, przechodzimy do jeszcze większego szczegółu, teraz już wykonawca tych usług. Paulina Kamińska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Smołdzina. Gdynię trochę bogatszą siłą rzeczy będziemy mieć później. Na razie zaczynamy od gminy, która nie jest tak zasobna i spójrzmy na to, jak